To kolejne spotkanie w kobiecym gronie i oczywiście zdominowane kobiecymi tematami. Spotkania w ramach Klubu Kobiet odbywają się regularnie co miesiąc i za każdym razem w innym miejscu, ale zawsze w miłej atmosferze. Tym razem połączone z teoretycznymi i praktycznymi warsztatami pielęgnacji paznokci, które poprowadziła Grażyna Syrocka z firmy Oriflame. Co trzeba robić, żeby dłonie przez cały rok były po prostu piękne? No, bardzo ważną sprawą są właśnie peelingi. Peelingi, maseczki, dobre kremy. Często robimy taki zabieg przynajmniej raz w tygodniu. No i jest więcej. Panie były uświadamiane, prawda? W jaki sposób wykonywać pewne czynności każdego dnia lub w jakichś tam okresach czasu? Dokładnie. Wiele pani myśli, że wystarczy tylko krem. Kremy nakładamy bardzo duże ilości, a jeżeli nie mamy robionych peelingów, to niestety ten krem zostaje na wierzchu i on zostaje na tej martwej skórze, która nie przepuszcza go dalej. Czy z pomocą przychodzą nam kosmetyki firmy? Oriflame. Wszystkie panie uczestniczące regularnie w spotkaniach grudniowskiego klubu kobiet, ale także te, które dotąd w żadnym spotkaniu nie uczestniczyły, zapraszamy 13 marca do Czarciego Młyna na kolejną imprezę w kobiecym gronie. Rozmawiamy z organizatorką dzisiejszego spotkania. Panie przychodzą się spotkać, prawda, w gronie, w takim kobiecym, a w dniu dzisiejszym? W dniu dzisiejszym również, ale zawsze jest wybrana wcześniej jakaś tematyka. Tematem dzisiejszego spotkania była pielęgnacja dłoni. Miałyśmy już spotkanie z panią kosmetolog na pierwszym spotkaniu, kiedy pani kosmetolog mówiła o przygotowaniu urody do zimy, a jednym z następnych spotkań, czyli dzisiejszym, to jest właśnie jak gdyby kontynuacja dbałości o naszą urodę i dzisiaj pielęgnujemy dłonie. No, były zajęcia teoretyczne i praktyczne, prawda? Tak, dzisiaj są to, najpierw był wykład, pani Grażyna Syrocka, dyrektor Oriflame'u, opowiedziała nam o swojej firmie, o tendencjach, o rozwoju i tak dalej, o swojej działalności, a teraz zorganizowano wszystkim paniom, bez wyjątku, piękny zabieg pielęgnacji dłoni. Jaki będzie efekt, to powiem panu za chwilę, jak zdejmę woreczki z rąk. W tym tygodniu spotkanie kobiet w Grudziąckim Teatrze i tematyka pielęgnacja dłoni. Tak, dzisiaj miałyśmy fantastyczne warsztaty z firmą Oriflame. Najpierw dowiedzieliśmy się troszeczkę o funkcjonowaniu tej firmy, o tym, czym się zajmuje, a później wszystkie panie, które dzisiaj przyszły na nasze spotkanie, uczestniczyły w warsztatach, jak zadbać o dłonie, jak należy dbać, żeby były piękne, żeby były zadbane, żeby były aksamitne. Myślę, że nam się wszystkim to bardzo podobało. Ja jestem zachwycona. A w przyszłym miesiącu gdzie spotkanie będzie? Spotkanie w marcu będzie 13 marca w Czarci Młynie, w sali kominkowej. Tam nas podejmie pani Gabriela Sadowska. Myślę, jeszcze dzisiaj nie mamy pomysłu, bo te pomysły się rodzą, często one wychodzą również od pani, ale jest pomysł na jakiś taki właśnie temat prozdrowotny. Dzisiaj kontynuacja, że tak powiem, wyciągnij ciucha z szafy, prawda? Tak, teraz przechodzimy do trzeciej części naszego spotkania, czyli akcja wyciągnij ciucha, uwolnij ciucha z szafy i za chwileczkę będziemy się wymieniały ciuchami. Na zakończenie tradycyjny punkt, a jest nim akcja uwolnij swoją szafę i wymień się ciuchami, której zasady są bardzo proste i polegają na wymianie między uczestniczkami zbędnych strojów.